Cześć, z tej strony Adaś, na co dzień prowadzę kanał Spółerat, a to jest 15 odcinek naszej wspólnej przygody z grą LEGO Harry Potter lata 1-4. I na sam początek chciałbym wam oznajmić, że ten odcinek nie będzie tak długi jak poprzedni. Nie uda się to na pewno. Po drugie, nie będzie raczej czasu na tak wielkie rozkminy filozoficzne, jakie miały miejsce poprzednim razem, ale myślę, że nie powinniście czuć się zawiedzeni, bo i tak będzie fajnie. Mam nadzieję, przynajmniej. Słuchajcie, prawie bez głowy Nick prowadzi nas tutaj, do sypialni Gryffindoru, prawdopodobnie. Bo tu się będzie rozgrywał następny poziom. Poziom, moim zdaniem, troszeczkę wydumany i postawiony w złym miejscu. Ja bym chętnie ten poziom zmienił, zamienił miejscami, na przykład zmienił na poziom Quidditcha, rozgrywający się w części trzeciej. Na przykład z Dumbledorem w roli głównej, bo sytuacja jest taka, że mecz Quidditcha odbywa się w filmie trzecim, tylko dementorzy atakują Harry'ego podczas tego meczu Quidditcha, no i Harry spada z miotły i przed upadkiem ratuje go Albus Dumbledore. Więc to się takie dramatyczne rzeczy dzieją. Myślę, że latanie profesorem Dumbledorem i profesorem McGonagall przez trybuny i walczenie z dementorami, to by była całkiem miła odmiana i dobry pomysł na poziom, ale niestety twórcy poszli tutaj w trochę inną stronę i dostaliśmy, moim zdaniem, jeden ze słabszych poziomów w całej grze. Jakbyście się zastanawiali, co ja teraz robię, no to otwieram drzwi do salonu Ravenclawu. Tu nas jeszcze nie było, jak widzicie, i to jest chyba ostatni salon, który odwiedzimy. To był ostatni, którego nam tutaj brakowało. Tylko nie mamy żadnego puchona, żeby się tutaj ewentualnie dostać dalej. Tylko sobie możemy po wieży pochodzić i zdobyć szton postaci. Mamy Penelope Clearwater, czyli tę dziewczynę Percy'ego, o której wam wspominałem w poprzednim odcinku. Prefekt naczelną Hogwartu obecnie. W więźniu Azkabanu jest na 7. roku nauki w Hogwarcie. Dobra. Czy to mogę w to strzelić? Tak, tu mamy prawie bezgłowego Nika, nie wiedzieć czemu. Tu mamy jakiegoś ucznia. A tu mamy... O, Ron. Nie załamuj mnie. Uczennice. Brawo. Zobaczmy jeszcze... O, w tę stronę chodźmy, bo może tutaj coś jest. No niestety nie mamy dostępu do tych pokojów wspólnych, a szkoda. No bo nie mamy żadnego ucznia, ale to się zmieni. Ważne, że zdobyliśmy tutaj szton postaci. Możemy iść dalej. Czyli jednak trochę zrobiłem, żeby wydłużyć ten poziom. Bardzo, bardzo przyjemnie. Dobra. Chodźmy w takim razie. O, patrzcie, ja tego nie zrobiłem, jak miałem drugie podejście, a wcześniej widzieliście, jak ja te smoki tutaj, smocze główki ustawiam. Także drobna wpadka, ale już naprawiona. Okej, idziemy na poziom. Gruba dama nam otwiera drzwi. I ruszamy. Harry będzie sobie analizował mapę Hunswotów i zobaczy, że tutaj po prawej stronie chodzi sobie Peter Pettigrew. Peter Pettigrew był przyjacielem Lily i Jamesa, który został zamordowany przez Siriusa Blacka. Więc, no, sytuacja jest ciekawa. Słuchajcie, to co właśnie zdobyłem, te 10 tysięcy, to jest gwarancja zdobycia paska na tym poziomie. Bez tego nie zdobędziecie. To mogę wam zaręczyć. Bez tego byłoby bardzo wam ciężko. Podoba mi się też ten motyw, że jak wchodzimy za ścianę i nas nie widać, to w pewnym momencie pojawia się w tym poziomie ten symbol Harry'ego z mapy Hunswotów. To jest
absolutnie fajne, powinno być tak w większej ilości poziomów. Muzyka, którą słyszycie tutaj, pochodzi z Czary Ognia. I nie jest autorstwa Johna Williamsa. Także taka ciekawostka. Napisał ją Patrick Doyle. Patrick Doyle, kompozytor do Czary Ognia muzyki właśnie. Nie jestem wielkim fanem tej ścieżki dźwiękowej, ale trzeba przyznać, że po pierwsze udały się tam przynajmniej dwa utwory. Po trzecie, jest to najlepsze, co Patrick Doyle kiedykolwiek napisał. Poza tym bardzo fajnie to współgra z Peterem Pettigrew, ta muzyka. Jedna rzecz mnie zastanawia. Zauważyliście bardzo istotny detal. Bardzo mi się on podoba. Zwróćcie uwagę na kółko zaklęć Rona. Konkretnie na pustą przestrzeń pomiędzy transmutacją a Wingardium Leviosa. W tym momencie Ron nie może używać parszywka. Zastanawiam się, czy to było również w poziomie normalnym. W sensie w poprzedniej wersji, nie w remasterze. Aczkolwiek nie wiem. Wydaje mi się, że dodali te opcje dopiero teraz, w sensie w remasterze. Ale poprawcie mnie, jeśli się mylę. Natomiast jest to bardzo istotny i bardzo fajny detal. Głupio by było, gdyby faktycznie Ron miał parszywka w tym poziomie. To by było wręcz idiotyczne. Kolejna zbroja tutaj jest, a ja jej nie rozwaliłem wcześniej. Dobra, możemy iść. Odpalmy sobie Lumos, faktycznie. Ma to sens. Chodzenie z tym Lumos. Nawet szybko chodzą, więc... Więc nie mam jakiegoś problemu z tym, a wczówka jest większa dzięki temu. Dobra. Lampeczki. Jeszcze raz. Oczywiście ta scena w filmie wygląda zupełnie inaczej i ma... I trwa kilka sekund. I szczerze powiedziawszy, ja nie spodziewałem się, że z tego zrobią poziom. Tytuł poziomu to jest Mischief Managed, czyli... Ogólnie to się tłumaczy jako koniec psot po polsku. I jest to tłumaczenie... Niedosłowne, ale dosyć sensowne. Jest to hasło, które zamyka dostęp do mapy Huncwotów. Żeby... Mapa Huncwotów postronnym osobom objawia się jako kawałek pergaminu, po prostu. I trzeba wypowiedzieć specjalne hasło, żeby zaczęły pojawiać się na niej różne... Znaczy, no te obiekty poruszające się, tak? Mapa, żeby się mapa w ogóle pojawiła. I to hasło brzmi: przysięgam uroczyście, że knuję coś niedobrego. O, i tu jest bogin, to tutaj trzeba Rona. I nawet... Musimy zaczekać na koniec animacji teraz. Okej, możemy coś tu zbudować, tylko ja nie pamiętam co. Kocioł. Tutaj, z tego co pamiętam, będzie jeszcze jeden kocioł, dosyć istotny nawet. Wprowadzona zostanie nowa mechanika, także obserwujcie to. No, ale zbroję to nie można nawet w nią wycelować zaklęciem, to jest interesujące. Okej, już chyba widzicie, czym trzeba potraktować tego węża roślinkę. Czy tego węża chyba po prostu. No właśnie. Nawet więcej tych kłów mamy na zapas. Wężoślinkę, o. Tak bym to nazwał. To nawet tak w stylu Harego, nie? Jak świsto świnka.
Tu mamy kolejną zbroję. 4 na 5. Super. To jeszcze jedna. Gdziekolwiek jest. Nie wiem, czy nie pominąłem po drodze. To mnie troszeczkę martwi. No ale dobra, musimy ustawić oczywiście w tej kombinacji klocuszki na sobie. No i tutaj musimy coś pociągnąć. Ale to zaraz. Najpierw wszystkie składniki trzeba zebrać. Elegancko. I gdzie jest szkielet? To jest zastanawiające. Aha, tu jest szkielet. No i patrzcie. Pijemy. Okej. I elegancko, mamy to. Teraz postawimy to tutaj. I możemy iść dalej. Do następnego pomieszczenia. A tu czarną magię w ogóle możemy wykorzystać, ale... No nie możemy jej wykorzystać. Dobra, chwila, bo... Nie rozwaliłem wszystkich zbroi i teraz się zastanawiam, gdzie była ta zbroja, której mi brakuje. Bardzo mnie to zastanawia w tym momencie. O, właśnie tu. Na samym początku. Okej. No dobra. Nie popisałem się. No. Jeśli ktoś mi tam pisał, pominąłeś zbroję, nie usuwajcie tego komentarza, jak już ogarniecie, że jednak nie pominąłem tej zbroi. A jeśli nic nie pisaliście, to... No to też dobrze. Znaczy piszcie jak najwięcej. To już wam mówiłem ostatnio. Typie. Dobra. Tutaj trzeba uważać. Wiecie dlaczego? A to wam zaraz powiem dlaczego. Aha, odszedłem od bogina przed ukończeniem animacji i muszę od nowa go pokonywać. No zapamiętajcie, że tak się dzieje. Dobra, pogadajmy sobie z wężem. Lampeczkę też odpalmy. Super. Teraz chyba robimy schodki, nie? Czy nie, czy platformę następną po prostu tworzymy. Tak. Możemy się dostać dzięki temu do składnika eliksiru. A ten składnik eliksiru jest bardzo, bardzo ciekawy. To zaraz zresztą zobaczycie. Okej, zbierajmy te monety, wszystkie co się wysypały. Tutaj też. Okej. Cyk. No kurczę, nie mogę tych diabelskich sideł z tej strony rozwalić? Bez sensu. No tu był 1000, ukryty. Super. Tu kolejny. Dobrze. Aha, a tutaj wróciłem bezsensownie. Tam słyszeliście na pewno ucznia w niebezpieczeństwie. Także... Trzeba będzie go uratować. Zaraz, patrzcie, nie mam pająka. Musimy z powrotem iść po tego pająka. Tutaj uwaga, żeby nie spaść. Okej. Tutaj też był 1000. Dobrze wiedzieć, dobrze to mieć. Błogosławiony moment. Dobra, no tu mi spadły, widzieliście, wszystkie monety w dół. Okej. Czy te liście też mogę jeszcze rozwalić? Leżące na ziemi? Nie, chyba. Ale mogę tutaj, w tej fontannie troszeczkę sobie pobuszować. No i super. I chyba tworzymy strumień teraz, tak, który nam ją wyrzuci do góry. No ma to sens. Nie, aha, to tworzymy te trampolinki, okej.
No to też ma sens. Jakby nie patrzeć. Czy ja mogę to rozwalić? Nie. Tutaj jeszcze mogłem sobie tego użyć. Okej. Te liście mnie interesują. Mogę je rozwalić? Nie. Słuchajcie, bardzo niewiele nam już brakuje do paska. A jak mówiłem, bylibyśmy 10 tysięcy do tyłu, gdyby nie... Patrzcie, pani Norris zaraz zawoła Filcha. Dlatego trzeba uważać. Na to, co się tu dzieje. Widzicie, pod peleryną niewidką też można rzucać Wingardium Leviosa, tylko musicie nakierować na to po prostu celownik. Taka sytuacja. Filch idzie tutaj. Zaraz dopadnie Rona. Okej. O, patrzcie, z drugiej strony jeszcze patrzcie na to. Tam jest Fred w swetrze. Mamy szton postaci. I przy okazji pasek prawdziwego czarodzieja. Więc już nic już nam nie straszne. Dobra, musimy panią Norris zaatakować. I uciekamy. I ten eliksir, który widzicie teraz, to jest eliksir niewidzialności. I on jest bardzo przydatny, jak się jest na przykład Ronem i się nie ma peleryny niewidki, bo on nie ogranicza naszych ruchów w żaden sposób. Możemy używać wszystkich zaklęć i cały czas się dobrze bawić. I eksplorować Hogwarts dowoli, nawet jak patrzy Filch. Co jest potężną zaletą. Dobra, wchodzimy. I to jest ostatni etap tego poziomu już. Zbliżamy się powoli do końca. To omijanie Filcha to było... To był jedyny taki bardziej ekscytujący etap w tym poziomie. Tak jak mówię, zmarnowany potencjał. Ja bym się nie pogniewał za jeszcze jeden poziom z Quidditchem, naprawdę. Bo nie, po prostu bym się nie pogniewał. Tutaj potrzebujemy ucznia ze Slytherinu, żeby to sobie zebrać. Zaraz udowodnię wam, że jednak bez tych 10 tysięcy można tutaj zebrać pasek. Bardzo jest to możliwe. Że wam to udowodnię. Aha, tu mnie Harry nie podniesie. No trudno. Ale może się okazać, że to udowodnię. I wtedy... Sam siebie po prostu... Zaskoczę pozytywnie. Okej, jeszcze 300. No, patrzcie, może się okazać, że jednak się nie da. A jednak się da. Więc nie musicie zebrać tych 10 tysięcy. Ale warto je mieć w zapasie. Dobra, skrzypce uśpiły tego sympatycznego czarodzieja z portretu. Wygląda jak pokój wspólny Gryffindoru, ale to pewnie nie jest pokój wspólny Gryffindoru. I możemy kończyć poziom. Wow, bardzo szybko nam poszło, uważam. Pettigrew nie ma, ale zbliża się profesor Snape. No, ta scena wygląda jednak zupełnie inaczej w filmie. No, tutaj twórcy poszli w slapstick. Generalnie w filmie jest tak, że Harry sam tropi Petera Pettigrew przez Hogwarts. Nie wiedzieć czemu nie ma peleryny niewidki na sobie, no ale dobra. Przyłapuje go Snape i pyta się go, co masz w ręce. I w momencie, kiedy próbuje odkryć tajemnicę mapy kunstwotów,
mapa zaczyna go obrażać. Przychodzi profesor Lupin i mówi, że no, to jest kawałek pergaminu, który obraża każdego, kto go chce odczytać. Na pewno kupili ci to w Hogsmeade. No i Harry mówi, że tak. I w tym momencie Lupin zabiera go do swojego gabinetu, mówi, że to jest, że wie, że to jest mapa i że jest lekkomyślny i że mapa w rękach Siriusa Blacka doprowadziłaby Harry'ego, doprowadziłaby Siriusa Blacka do Harry'ego. Na co Harry mówi, że no tak, zabiera mu Lupin mapę. No i co jeszcze? W sumie to nic. Tyle w filmie. W książce to jest w ogóle zupełnie inaczej, bo Harry zostaje przełapany podczas swojej drugiej wizyty w Hogsmeade. Jak tam jest, Malfoy idzie Snape'owi donieść, czy widział głowę Harry'ego. Harry trafia do gabinetu Snape'a. Snape próbuje tam odkryć tajemnicę mapy Kunstwotów. Na to przychodzi profesor Lupin do tego gabinetu, bo Snape go wzywa, że z mapy aż zionie czarną magią. No i reszta jest taka sama. A przynajmniej bardzo podobna, w szczegóły się nie będziemy już zagłębiać. I Harry na koniec jeszcze mówi w filmie Lupinowi, że widział na mapie kogoś, kto od dawna nie żyje. Petera Pettigrew. I na to Lupin mówi, że to jest niemożliwe. I kończy się scena. Co będzie dalej? No to już możecie się tylko domyślać. Ja wam dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak było, no to oczywiście wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. Widzimy się w odcinku 16. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.